wystawa Wisławy Szymborskiej Kolarze została podzielona jak gdyby na tematy, ponieważ Wisława Szymborska miała pewne takie ulubione symbole. Bardzo ważna była kobieta, bardzo ważna była sztuka, bardzo ważne było zwierzę. Szymborska robiła wyklejanki od lat 70. i były to głównie kolarze przeznaczone do prywatnej korespondencji. Większość z nich była w jakiś sposób komponowana pod kątem osoby, do której miały być wysłane. Fajne jest połączenie właśnie postaci z danym tekstem, prawda, z daną frazą. Fajnie to ze sobą współgra i duży uśmiech wywołuje. Szymborską kojarzymy raczej z wierszami. To jej widocznie sprawiało bardzo dużą przyjemność. Gdzieś tam w wolnej chwili musiała się tym zajmować, bo to jest imponująca liczba tego. Myśmy tutaj, komponując tą wystawę i chcąc pokazać jak najwięcej, bo w sumie udało się zebrać prawie 300 wyklejanek, przede wszystkim pożyczali pracę od adresatów. Wystawa Wisławy Szymborskiej trwać będzie do 13 kwietnia. Przy wszystkich naszych wystawach wydaliśmy publikację, bo właściwie jest to książka, to nie jest klasyczny katalog, ale ona zawiera ponad 100 reprodukcji i kilka bardzo istotnych tekstów osób, które były w jakiś sposób zaangażowane w tę twórczość kolażową Wisławy Szymborskiej.